Królik miniaturka jest to popularne od lat domowe zwierzę, które jest marzeniem wielu dzieci. Potrafią one wywołać uśmiech na twarzy niejednego twardziela. Te niesamowicie sympatyczne, futerkowe stworzenia mogą stać się wspaniałym kompanem na życie, jak i zabawy waszego dziecka. Jeżeli zastanawiacie się nad przygarnięciem takiego pupila, obejrzyjcie ten film. Pomoże on wam podjąć prawidłową decyzję. Królik tak naprawdę wymaga dużo uwagi, ale jeżeli szybko się zaaklimatyzuje w nowym otoczeniu, szybko się przyzwyczai i przestanie stwarzać problemy. Najistotniejszą sprawą jest zadbanie dla niego o klatkę oraz o wybieg, w którym będzie mógł spędzać dużo czasu i swobodnie się w nim poruszać. Bardzo ważne, by w tej przestrzeni zadbać o wszystkie kable, jak i urządzenia elektryczne, by nie zostały uszkodzone, a nasz królik by nie został porażony. Przed zakupem królika należy upewnić się, czy żaden z domowników nie cierpi na alergię na sierść właśnie tego zwierzęcia. Należy się mocno zastanowić, czy w domu jest wystarczająco dużo miejsca, a w nas odpowiednia ilość cierpliwości, której będziemy potrzebowali mieszkając z królikiem pod jednym dachem. Kwota, jaką należy zapłacić średnio za takiego królika, waha się od 30 nawet do 200 zł. I to wszystko jest uzależnione od rasy takiego królika. Oczywiście do tego dochodzą koszty utrzymania, jak i wyposażenia. Oczywiście mowa tutaj o klatce bądź wybiegu. Podstawową wyprawką dla naszego pupila jest oczywiście klatka odpowiednio wyłożona wyściółką. Bardzo dobrze również sprawdzają się trociny połączone z sianem, w których królik będzie mógł swobodnie wić swoje gniazdo. Wyściółka nie jest jakoś bardzo droga, duże opakowanie to średni koszt około 5 zł, ale o tym troszkę później. Ceny klatek to nie jest również jakaś wygórowana półka. Średnio około 50, nawet do 200 zł. Natomiast jeżeli chcemy swoim królikom zapewnić odpowiednią wygodę, możemy stworzyć dla nich duży domek, a wtedy koszt przybliży się właśnie do tych 200 zł. Pożywienie przeznaczone dla królików to po prostu sucha karma, czyli mieszanka granulatu, ziół oraz owoców. Średnia cena za taką karmę jest około 20 zł za kilogram. Króliki są również amatorami świeżych owoców, warzyw, jak i traw. Zdrowa dieta dla naszych podopiecznych nie będzie nadwyrężała naszego portfela. Królik jest jednym ze zwierzątek najchętniej kupowanych dzieciom. Pamiętajmy jednak, że opiekun powinien mieć co najmniej 10 lat. Zwierzę nie jest maskotką i nie lubi być za bardzo i za mocno przytulane. Może boleśnie ugryźć, bądź nawet podrapać. Królika powinniśmy kupować od doświadczonego hodowcy. Będziemy mieli wtedy pewność, że wasza wspaniała maskotka nie wyrośnie na ogromnego potwora i nie będzie miała wad genetycznych. Króliki bezpośrednio od hodowców mają na uszach tatuaże. Na prawym uchu znajdziemy informacje o roku i miesiącu urodzenia, natomiast na lewym uchu oznaczenie siedziby związku hodowców oraz numer fermy. Przed zakupem warto przemyśleć płeć królika, jaką chcemy posiadać. Samiec bowiem znaczy teren wydzieliną z gruczołów zapachowych, natomiast samiczka bardzo często lubi podgryzać i niszczyć wszelkiego rodzaju rzeczy, chcąc zbudować w ten sposób sobie gniazdo. Miniaturowy królik, dokładnie jak widzicie, wcale nie jest taki wielki, natomiast potrzebuje naprawdę dużej klatki, by mógł się w niej spokojnie wybiegać. Taka klatka powinna mieć wymiary co najmniej 100 na 40 na 50 cm i trzeba oczywiście o tym pamiętać, by klatkę odpowiednio codziennie myć, wymieniać wodę, jak i ściółkę. Pamiętajcie również, że należy także waszego królika starannie szczotkować. Jeżeli królik ma krótką sierść, wystarczy to robić zupełnie raz w tygodniu. Natomiast jeżeli królik jest długowłosy, pasuje królika szczotkować przynajmniej raz dziennie. Co tam wypaczyłeś, kolego? Waszego królika nie wolno również kąpać. Króliki bardzo nie lubią wody i jednak kąpiel w wodzie może im zaszkodzić, może doprowadzić do choroby. Królika możecie trzymać w jednej klatce ze świnką morską. Są to dwa gatunki, które dość dobrze razem się adaptują. Natomiast przetrzymywanie waszego królika z drugim królikiem, zwłaszcza tej samej płci, zazwyczaj może się źle kończyć, ponieważ to są zwierzęta terytorialne i mogą się gryźć. Następną istotną kwestią jest to, że należy waszego królika wypuszczać na pokój. Nie możecie pozwolić, by królik cały dzień przesiadywał tylko w klatce. Należy mu pozwolić jakieś 2-3 godzinki swobodnie pokicać sobie po pokoju. Dzięki temu będzie zdrowy. Bezpośrednio przed przywiezieniem królika do domu należy zabezpieczyć wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne oraz kable. Tak wcześniej wam wspominałem, królik lubi takie rzeczy podgryzać i należy unikać takiej sytuacji, żeby został jednak porażony prądem. Należy również przed nim schować środki chemiczne oraz kwiatki, na przykład takie, które dla nas wydają się bardzo ładne, ale dla królika są trujące. Jest to na przykład kroton albo oleander.
A co do pożywienia królików, na razie mój królik nie chce w żaden sposób tknąć marchewki, którą dałem mu na stół. Należy króliki karmić suchą karmą, ewentualnie świeżymi owocami. W klatce należy królikowi zapewnić również poidełko z wodą i wodę tutaj trzeba wymieniać codziennie, ponieważ w poidełku mogą wytworzyć się glony, które również mogą sprawiać złe samopoczucie waszego królika, jak i również należy wymieniać siano, na którym mogą znajdować się odchody królika. Królikowi należy zapewnić również pokarm, który ułatwi mu ścieranie jego zębów, które rosną niestety przez całe życie. Mogą to być kolby kukurydzy, suchy chleb, ewentualnie marchewki. Jeżeli zęby jednak są za długie, należy takiego królika zawieźć do weterynarza, który odpowiednio się nimi zajmie i te ząbki troszeczkę podetnie. Jedna ważna informacja, pamiętajcie o tym, królik lubi głaskanie i przytulanie, ale tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę. A mój chyba teraz nie ma, bo ucieka. Halo? Oczywiście bardzo istotnym tematem również jest oswojenie naszego królika. Jak już minie czas zaaklimatyzowania, wtedy możemy przystąpić do oswajania. Przede wszystkim nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów. Karać królika, jak i na niego krzyczeć. Przede wszystkim z waszym królikiem nie możecie robić nic na siłę. Należy na początku do niego dużo mówić, tak aby królik oswoił się z waszym głosem. Następnie można wypuścić go na klatkę, położyć się obok i tak, żeby królik swobodnie skakał obok i nas węszył. To wszystko może potrwać nawet kilka dni. Po czasie, kiedy będzie coraz bardziej się do nas zbliżał i przestanie być płochliwy, możemy zacząć go głaskać. Ale pamiętajcie, nic na siłę. Jeżeli będzie uciekał, pozwólmy mu na to i nie łapcie go. Nie należy również waszego królika się bać. Jeżeli ty będziesz się bał, królik to wyczuje i on wtedy też będzie uciekał. Cały proces oswajania może potrwać od 2 tygodni, nawet do 2 miesięcy. Także wymaga to troszkę zaangażowania od was, ale jeżeli się ku temu przyłożycie, będziecie mieli wspaniałego przyjaciela. Oczywiście cały ten proces zależy od charakteru waszego uszola. I tutaj pojawia się następny problem. Waszego królika możecie nauczyć zatwiania się w kuwecie, ale ten proces dopiero po oswojeniu się z wami. Także trzeba iść tutaj stopniowo. I pamiętajcie również, że starszy królik uczy się dużo łatwiej niż młodszy. Jednym z najistotniejszych tematów w wyborze królika jest również dobór dla niego klatki, czyli miejsca, gdzie będzie spędzał najwięcej czasu. I właśnie od tego należy uwarunkować dobór klatki. Jak dużo czasu będzie spędzał królik w klatce, a poza nią? Jest taka złota zasada, że wyciągnięty królik, czyli nogi wzdłuż klatki, mniej więcej taka powinna być długość klatki, ale musi tam się również znaleźć miejsce na pokarm, na jego kuwetę, ewentualnie miejsce w klatce, gdzie królik będzie mógł się załatwiać, na poidełko oraz na wyściółkę. Trzeba oczywiście pamiętać, że klatka jest to miejsce dla królika na całe życie, więc trzeba myśleć o tym, jak duży królik również urośnie. Pamiętajmy również o tym, aby w klatce wszystko nie było ściśnięte w jedno miejsce. Musi być wystarczająco dużo miejsca właśnie na miseczkę, poidełko, jak i na wyściółkę. Królik prawdopodobnie cały swój domek będzie przemeblowywał kilka razy i musi być na to dostateczna ilość miejsca. Długość i szerokość jest to oczywiście minimum 100 cm na jakieś 40, ale należy również pamiętać o wysokości. Króliki bardzo lubią stawać na tylnych nogach i pasuje, by swoimi uszami nie dotykał górnej kratki. Dlatego taka minimalna wysokość jest to właśnie około 50 cm. Wśród amatorów zwierząt panuje powszechne przekonanie, iż królik jest zwierzęciem niewymagającym i nie potrzeba mu poświęcać wiele uwagi. Prawda jest jednak zupełnie inna. Dokładnie tak jak każde inne zwierzę ma swoje uczucia, swoje potrzeby i te potrzeby trzeba spełnić, by jednak czuł się komfortowo. Teraz szybciutko przedstawię wam kilka ciekawych informacji, o których każdy przyszły hodowca tych wspaniałych futerkowców powinien wiedzieć. Króliki strasznie dużo lubią jeść, więc nie możemy ich przekarmić. Należy dawać mu warzywa 2 razy dziennie, czyli rano oraz wieczorem, a po południu ewentualnie dać miseczkę z karmą suchą. Wodę w poidełku wymieniajmy codziennie, żeby nie zalęgły się tam glony. Nasz królik lubi bardzo dużo biegać. Powinien się wybiegać około 4 godzin w ciągu dnia. Króliki najbardziej aktywne są rano, jak i wieczorem. Króliki żyją w domu średnio od 7 do 10 lat i powinny być sterylizowane ze względu na to, by nie nabawiły się chorób oraz również, by nie miały nieplanowanej ciąży. Większość królików nie lubi być trzymana na rękach. Zdecydowanie bardziej wolą leżeć obok człowieka. Muszą mieć coś swojego do rzucia, chociażby marchewkę, bo inaczej zajmą się waszymi kablami. Królika, tak jak wcześniej wspominałem, należy często czesać. Inaczej będzie liniał i w domu wszędzie będzie latała sierść. Króliki uwielbiają bawić się kartonami, wiklinowymi gałązkami oraz gazetami. Konieczne jest to do stymulowania ich rozwoju.
Pamiętajcie, by wasze króliki chronić przed zwierzętami drapieżnymi i nie przetrzymywać ich z takimi zwierzętami jak kot lub pies. Za bardzo się nie polubią, a waszemu królikowi może niestety stać się krzywda. Unikajmy również dla naszych królików trucizn, dostępu do chemii oraz ekstremalnie wysokich temperatur. No i oczywiście najwyższa pora poruszyć temat, który ostatnio był mocno przez was omawiany pod tematem z chomikami. Czy królik pasuje dla dziecka? Trzeba sobie tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć to. Królik nie nadaje się dla dzieci, ale oczywiście mowa tutaj o kilkuletnich dzieciach. Niestety, dziecięca impulsywność i nieumiejętność zrozumienia tego, co królik potrzebuje, może być bardzo wyczerpująca dla bardzo spokojnych i delikatnych z natury królików. Dzieci tak naprawdę rzadko potrafią zrozumieć wrażliwość królików, a przede wszystkim dziecko może niechcący zrobić krzywdę podczas nieumiejętnego przenoszenia go. Tak jak wam wcześniej wspominałem, króliki nie lubią być przenoszone, raczej wolą leżeć obok właściciela. Pamiętajmy również o tym, że przenoszony królik w odruchu obronnym może wasze dziecko pogryźć, ewentualnie podrapać i całkowicie niechcący. Dzieci zdecydowanie wolą zwierzęta, do których mogą się przytulić, dokładnie tak jak do pluszowych misiów, ewentualnie zwierzęta, z którymi mogą się bawić, czyli pies lub kot. Dzieci lubią również hałasować, a króliki niestety panicznie boją się hałasu. Jest rzeczą raczej dość mocno nierozsądną oczekiwać, że dziecko będzie w pełni w stanie wziąć odpowiedzialność za to miłe zwierzę. Oczywiście mówię tutaj o kilkuletnich dzieciach, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że żaden odpowiedzialny rodzic nie bierze królika i nie zostawia go całkowicie pod opiekę takiemu dziecku. Sam musi sprawdzać, jak królik się ma i pomagać takiemu dziecku, również się nim zajmować. Jeżeli rodzice zdecydują się już na przygarnięcie takiego królika, należy pamiętać, że dziecko spełnia tylko tutaj i wyłącznie rolę pomocniczą i pomaga zajmować się królikiem, natomiast opiekunem zwierzęcia jest wtedy dorosły. Rodzic oczywiście swoim zachowaniem może stopniowo dawać przykład swojemu dziecku, jak odpowiednio zajmować się zwierzęciem i podglądać, czy wasze dziecko jest aby na pewno odpowiedzialną osobą do posiadania tego słodziaka. Tak naprawdę wprowadzanie waszego dziecka stopniowo w rolę opiekuna jest bardzo ważne, ponieważ im bardziej się to wpoi dziecku za młodych lat, tym bardziej dziecko będzie otwarte i czułe na następne zwierzę. Niestety prawda jest smutna i troszeczkę inna. Wielu rodziców tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jak wiele opieki wymagają króliki, a dzieci same niestety z królikiem sobie nie poradzą. Pamiętajcie, moi drodzy, królik żyje tak naprawdę bardzo długo, jest płochliwy i raczej jest samotnikiem. Dlatego bardziej polecany jest dla mam niż dla dzieci. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was również do odwiedzenia dwóch poprzednich filmów, w których też dowiecie się wielu ciekawostek na temat innych zwierząt. To by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!